Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest Hobo Tough Life. Proszę Państwa, jak widzimy, mamy zimę. Spadł śnieg. Na naszym koncie, powiedzmy, że na naszym koncie skarpetkowym jest ponad 10 tysięcy koron. I jest to kwota, która nie została zebrana bez powodu. Ponieważ za moment skoczymy sobie do sklepu po taką super fajną kurteczkę. No i chodźmy. Mam tylko nadzieję, że po drodze nie natkniemy się na żadnego zbirucha i że nas ciul nie okradnie, bo to by była tragedia wtedy. Dosyć sporo czasu zajęło mi zbieranie tutaj tych pieniędzy. No i tu mamy sklepik. Asystent w sklepie, kup. No i mamy tutaj super kurtki, proszę Państwa, super kurtki. Mnie chodzi o tę kurtkę. Mamy plus 30 do chłodu, plus 30 do wody, plus 40, jeżeli chodzi o kieszenie, no i plus 20 charyzmy i obrona plus 21. I tę kurtkę chciałbym nabyć. To jest chyba już taka endgame'owa kurtka, coś tak mi się wydaje. Ona kosztuje właśnie 10 tysięcy koron. Tutaj mamy jeszcze taką troszeczkę gorszą kurtałkę. Natomiast ona kosztuje 7,5 tysiąca. Myślę, że jednak w tę wejdziemy. Proszę bardzo, kupmy sobie ciach. I dobrze. Tutaj mamy jeszcze spodnie za 7,5 tysiąca. Myślę, że też będę chciał te spodenki nabyć. I zastanawiam się, bo tutaj mamy takie plecaki. One kosztują 10 tysięcy, mają 120 udźwigu. Natomiast tak myślę nad tym, czy przypadkiem Nie podarować sobie takiego plecaka i po prostu po 2000 w markecie, czy po 1600 u Anatola nie zacząć kupować plecaków z setką, bo no, słuchajcie, no 10 koła za 120, a 1600 lub nawet 2000 za setkę, no to jednak jest to różnica. Ja rozumiem, no te 20 razy 3 to 60, natomiast bez przesady. Co my tutaj mamy za buciki? No to takie, my mamy glany i tutaj kosztują 3000, u Anatole kosztowały 1500. Więc no taka różnica, a są dokładnie takie same. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o naszą kurtkę, no my mamy na razie taki zestaw. Tutaj mam ten właśnie jeden plecak z setką. I zmieńmy sobie to teraz na tę kurtkę. Zobaczcie, jak boostujemy tutaj naszą postać. No plus 5 teraz będzie do zimna, plus 5 do wody, plus 2 do charyzmy i plus 4 do obrony, także jak najbardziej ja to chcę założyć. No i już jesteśmy kozaki. Już mamy super fajną kurtkę. Trochę tych rzeczy tutaj ze sobą noszę, natomiast nie wiem, skąd mam te arafatki. Ktoś mi to musiał wrzucić. Tutaj lakierki dostałem od siostry. One mają bardzo fajne statystyki, jeżeli chodzi o charyzmy, ale to wiecie, może nie na teraz. Zostało nam 238 koron. Było dużo, jest mało. Natomiast, no zobaczcie, no to w tym momencie to zbieranie, no to jest naprawdę przekozackie. Sprawdźmy jeszcze sobie statystyki. O, tutaj widzę, że nasze morale spada, ale mamy zapas pornosków. Więc możemy sobie to odnowić. No i zdrabki, słuchajcie. No, ogarniamy zdrabki. Ostatnio mi się to bardzo spodobało. O, więc możemy sobie podrapać. Zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądała sytuacja z naszym szczęściem. Te zdrabki wrzucają ludzie. To ludzie dają. Ja nie wdaję, broń Boże, pieniędzy na to. Tylko my dostajemy to właśnie od przechodniów, od ludzi, których zagadujemy, nagabujemy i tak dalej. I spróbujemy porobić jakieś misje dzisiaj. Zobaczymy, ile tych misji uda się zrealizować. Może będą jakieś cięcia materiału, jeżeli trzeba będzie coś znaleźć, czy chwilę poczekać, bo potrzebna będzie gotówka i tak dalej. No, zobaczymy. Przydałoby się też nabyć jakąś broń, ponieważ chciałbym może nie w tej chwili, tak, ale później chciałbym skonfrontować się ze Zbirem i zobaczyć, kto wygra, tak? Tylko jakaś dobra broń byłaby potrzebna, bo jeszcze nie biliśmy się tutaj również, więc fajnie byłoby zrealizować ten cel i zobaczyć, kto tu tak naprawdę zwycięży.
I jak w ogóle ta walka będzie wyglądała, ponieważ nawet tego nie wiem. Mówię, ja jeszcze ani razu się tutaj z nikim nie lałem. I fajnie byłoby spróbować chociaż raz. Sparring zawsze się przyda, jak to mówią. No dobra, trochę tam wygraliśmy, ale niezbyt dużo. Gdzieś tu jakiś kiosk jest, tutaj kiosk. Dobra, to idziemy to spieniężyć. Co ty robisz, chłopiec? Co ty robisz? Sprzedawca tytoniu. Pyk. 210 koron, słuchajcie. No, tragedii nie ma. Tragedii nie ma. Dobrze, dobrze jest. Pani by coś sypnęła? Pani na pewno. Proszę bardzo, dziękujemy. O, i zdrabkę dała, i bułki. Dobrze, sprawdźmy sobie nasze misjony. Zobaczmy, pomoc dla pomagających. Obiecałeś Bigasowi nauczyć go zdobywać pożywienie. Pokaż mu, jak buszuje się w śmieciach. Dobra. Słuchajcie, generalnie rzecz ujmując, sytuacja wygląda w taki sposób, bo tutaj nastąpił pewien przeskok. Jak pamiętamy, byliśmy u księdza. Ksiądz kazał nam iść do siostry Agnes. I jeszcze przy okazji mieliśmy zdobyć owieczki, tak? Czyli namówić ludzi na to, żeby przyszli do kościoła. I ja tych ludzi namówiłem. Tam 5 osób trzeba było namówić i to się udało zrealizować. Natomiast jeżeli chodzi o dalsze losy, to siostra Agnes poprosiła nas, abyśmy sprawdzili obóz bezdomnych, nowo powstały, który znajduje się niedaleko Langosa. Zresztą teraz tam idziemy, to zobaczycie, jak to wygląda, bo to ja kiedyś poruszałem ten temat takiego małego namiociku, w którym 3 facetów się zmieściło, nie? I się zastanawiałem, jak oni to kuźwa zrobili. No i tam właśnie teraz się udajemy, tylko nie fart chce, że trzeba na razie polecieć do slumsów, do beczki, żeby się ogrzać. Znaczy ogrzać, może nie tyle ogrzać, co wysuszyć. Bo jak widzimy, jestem nieco przemoczony, więc biegniemy. To nie jest akurat daleko, no później jak już się wysuszę, no będzie lepiej. Mam tylko nadzieję, że nie zacznie z powrotem padać, bo to takie, wiecie, trochę bez sensu tutaj przyłazić, grzać się, potem zacznie lać, my będziemy się musieli szlajać, żeby pokazać Bigasowi, jak się grzebie w śmieciach, no i abarot od nowa trzeba się będzie suszyć, no to... Ale temperatura, jak widzimy, 4 stopnie w ciągu dnia, nie jest zbyt wysoka, a ten namiocik, proszę państwa, znajduje się... No tutaj, chociaż nie, to nie tutaj, chwileczkę, to w kierunku Langosa. I widzicie, nie tylko zaczął nagrywać i już oszukuje. No co za człowiek, o. Tutaj jest namiocik. Dobra, wejdźmy sobie do tego namiotu. Bigas. Grzebanie w śmietnikach, level 3. Aha, czyli okej, okay, dobra, czyli my musimy sami się najpierw wylevelować. Zobaczmy, jak to tak naprawdę wygląda, jeśli chodzi o grzebanie w śmietnikach. Mamy poziom 2, no i przyznam szczerze, że trochę tam trzeba będzie jednak pogrzebać. Dobra, nie ma problemu, zrealizujemy to, pogrzebiemy w śmieciach. Miejmy nadzieję, że jakoś nam się to uda. Dlaczego? Dlatego, że mamy 4 stopnie Celsjusza, natomiast ja nie będę niszczył oczywiście ubrań, które mam na sobie. Więc założę na prędce tutaj jakieś stare spodnie, jakąś taką bluzę od siostry. Mogą być te lakierki nawet, zdejmę czapkę, no i już temperatura zacznie nam lecieć. W związku z tym musimy grzebać szybko. Już nawet się nie będę przejmował tymi ciuchami. Tylko po to, żeby się troszeczkę dolewelować. Tutaj mamy coś łatwego. Pyk, dobra. To było trudne, to nie. Tu mamy łatwe. Oj. No. To jest średnie, to nie. Pyk i ciach. Dobra. To byśmy mieli, lecimy dalej. Lecimy dalej grzebać w śmietnikach. Oczywiście staramy się nie napatoczyć na zbira. Tutaj mamy jakiś śmietnik. Nawet jeżeli te ciuchy się potargają, to nic mnie to naprawdę nie obchodzi. Grunt, żebyśmy my się nie ranili. To jest bardzo ważne, żebyśmy my nie ranili samych siebie. Odblokował się
Odblokowało się osiągnięcie na Steamie Żuk Gnojowy. Takie oto osiągnięcie. Zaraz zaczniemy marznąć. Niestety nie mam możliwości w tym momencie, żeby się ogrzać, aczkolwiek jeżeli skoczyłbym w tym momencie w swoje ciuchy albo szybciutko kicnął do slumsów, no to tam mógłbym to zrealizować. Jest ci zimno. No rozumiem. Zaraz, momencik, jeszcze wytrzymaj. Jeden śmietniczek jeszcze i lecimy się ogrzać. Dobrze. No i ostatni tutaj śmietnik jak na razie. Skoczymy, szybciutko się ogrzejemy, żeby się nie rozchorować, bo to byłoby no, niezbyt fajne. To jest łatwe. Pyk, ciach. No i dobra. Możemy szybciutko wskoczyć teraz w nasze tutaj ciuchy, glany, kurtka, spodnie i czapeczka, żeby więcej tam nie marznąć. No i lecimy się ogrzać i przy okazji sprawdzimy sobie nasze statystyki, jak to tam wygląda. No już. Nie marznij, już biegniemy. Już biegniemy i za chwilę będziemy wszystko wiedzieli. Pytanie brzmi, czy grzebanie w śmietnikach leveluje się tylko poprzez grzebanie w śmietnikach? Czy te otwarte tutaj skrzynki to też jest jakby grzebanie w śmietnikach? No, to ciężko jest stwierdzić, ale dla mnie no, raczej jasne jest to, że grzebanie w śmietnikach to grzebanie w śmietnikach. Dobrze, jesteśmy głodni, więc możemy sobie zjeść hamburgerka. Tutaj jeżeli chodzi o energię, no możemy sobie wypić powiedzmy, a niech będzie w ten sposób, bo jeszcze musimy trochę podziałać. I zobaczmy jak wygląda to grzebanie w śmietnikach. No jeszcze trzeba grzebać. Jeszcze trzeba grzebać i to ostro tak grzebać, kurczę, no nie jest to zbyt fajne w obecnej sytuacji. Jak tutaj wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda tak, że mamy jabłuszko bardzo fajnie. I ile mamy tam wagi? 127. Dobra. Wybaczcie, jakaś chrypka. Przelecimy teraz przez naszą dziurę, czyli nasze schronienie. A to ze względu na fakt, że chciałbym część rzeczy zostawić, bo nie potrzebuję tego targać ze sobą. Więc tutaj pozbieram, co się da. Tylko po to, żeby mieć tutaj jakieś materiały budowlane i tak dalej. Okazało się, że takie rzeczy do budowy z blachy, to tak zwana, no ja to nazywam blacha falista, to właśnie też w śmietnikach się znajduje. O, obciachowe dresy znaleźliśmy. Świetnie, bo to się akurat będzie nadawało do grzebania w śmieciach. Najzwyczajniej, do grzebania w śmieciach. To wykorzystuje na zmarnowanie, że tak powiem, natomiast cała reszta tych rzeczy, które tutaj mamy, takich lepsiejszych, no to wiadomo, no to już zostawiam. Dobra, tutaj mamy oponkę. Gdzieś tutaj jeszcze powinniśmy mieć, o, dwie opony. Sobie gdzieś tutaj położymy. Tyk. Tu mamy radyjko, to można to radio, jakiś kasetowy grundik. Niech sobie tutaj stoi. O, i mamy osiągnięto kamień milowy. Umieściliśmy 5 małych tutaj rzeczy w naszej dziurze, w naszym schronieniu. Dobra, co bym mógł zostawić? Wiecie co? Nie, na razie nie będę niczego zostawiał. Później hurtowo to ogarnę. Teraz lecimy, bo nie ma czasu. Jak widzę, że nawet nie rozchorowaliśmy się, co mnie bardzo cieszy. Pójdziemy sobie na sam koniec i stamtąd zaczniemy. I tam się przebiorę w ciuchy do grzebania. Więc teraz sobie to zmieńmy. To będzie tak. Tutaj pantofelki. No i czapkę zdjąć, żeby jej nie zmarnować, broń Boże. I cisnę, nie przejmując się niczym tam, że się podrą te ciuchy i tak dalej. To jest średnie, to nie. Dobra. Tutaj jakieś części elektroniczne. To jest łatwe, sprawdźmy. Dobra, opona kolejna. W porządku, teraz tutaj te mniejsze śmietniki. To jest łatwe, to możemy sobie sprawdzić. Pyk. Wino w kartonie. Dobrze, ciach.
ciśniemy dalej. Oczywiście trzeba będzie się później wykąpać, dlatego że będziemy ostro śmierdzieć. A ja mam Krzycha już odblokowanego, w związku z powyższym śmierdzieć nie muszę. Tutaj dosyć duży śmietnik, temperatura cały czas nam leci, jak widzimy. Wszystko jest średnie. No to średnie się nie biorę, bo pewnie bym tego nie zrobił, abym szybciej ciuchy potargał. O, o to mi właśnie chodzi, ta blacha, nie? To jest to, co jest potrzebne do budowy schronienia właśnie takiego metalowego. Dobra. Wiecie co? Spróbujmy tutaj czymś napalić. Może mam gazety. Mam. I się troszeczkę ogrzejemy. O. Żeby nie trzeba było do slumsów ganiać. Wiecie, gazety nie są drogie. Gazety kosztują 5 koron za sztukę, tak na dobrą sprawę. A pieniądze w tym momencie to my bardzo łatwy sposób jesteśmy w stanie zarabiać. Więc no, po co? Po co marznąć, nie? Dobra, tutaj jesteśmy ogrzani, ja tylko tam zobaczę, bo tak chciałem przyuważyć, czy przypadkiem nie popełniłem gafy, bo być może, jeżeli tamci by mieli beczkę darmową, no, wytrychy się zawsze przydają, jeżeli tamci by mieli darmową beczkę, no to głupio bym zrobił, jeżeli bym marnował gazety, bo mógłbym się u nich ogrzać. Dobrze, to byśmy mieli... Tutaj to będą pety, to się nie opłaca nawet grzebać. Chociaż czasami się i pieniądze znajduje, ale gra nie jest warta świeczki, bo to jest kilka koron. To jest łatwe, zróbmy sobie to. Winunio. Mhm. Dzwony dzwonią. Zobaczmy tutaj. O, tu jest wytrych, bardzo dobrze. Fajnie, dobra. Dalej, tutaj, o, spodziewałem się, że może będzie więcej w tym śmietniku, ale widzę, że nie. No, takie, powiem szczerze, no umówmy się, niezbyt atrakcyjne rzeczy tutaj znaleźliśmy. Dobra, lecimy w takim wypadku dalej. W tych śmietnikach chyba jeszcze nie grzebaliśmy, więc zobaczmy. Dokładnie, te jeszcze są tutaj do ogarnięcia. Oj, jakieś mam mikrolagi. I tak mi przeskakuje. Ale to nic. Dopóki nie ma auć, to możemy drzeć te ciuchy i nie stanowi to dla mnie problemu. Dopiero jak będzie auć, no to wówczas trzeba będzie uważać. O, właśnie. I to już jest auć, więc... Okej. Okay. I mamy, słuchajcie, kolejny poziom. Szybciutko zakładamy ciuchy, te nasze takie porządne. Potargaliśmy spodnie, potargaliśmy tutaj tę jeansową kurtkę, no i buty też mamy rozwalone. Ale dowiedziałem się, że... Czekajcie, jak tam smrodek? 11. Może mydła użyjemy. Resztka mydła jest, zobaczmy. Tak. No może w ten sposób zostać, dezodorant. Aha, nie wiem, to się dezodorantu nie opłaca używać. Czy nam ta... O, temperatura nam podskakuje do góry, bardzo dobrze. Dowiedziałem się, proszę państwa, że jest tutaj krawcowa, która jest w stanie nam załatać dziury. To cynk na tę panią dał ksiądz. Tylko powiedział również, czekajcie, ja przelecę sobie może tutaj na tę stronę taką bardziej bezpieczną. Że ta pani lubi goździki i teraz zastanawiam się, jak można taki goździk zdobyć, pewnie też w śmieciach. Bo ksiądz bardzo śmiesznie to powiedział, że ta pani lubi goździki pod każdą postacią. No to wiecie, można. Dobra, skoro mamy już grzebanie w śmietniku na poziomie trzecim, to na spokojnie możemy sobie do Bigasa teraz przyjść. I zobaczymy, czy on z nami pójdzie. To by było fajne, żeby ganiał za nami tak, jak pies za nami gania. No ale sprawdźmy to. Gotów na małą wycieczkę? Gotów. Chodź za mną i patrz, co robię. No i dobrze. Kolega plus jeden. O, ciekawe. Zadanie zaktualizowane. Dobra. I... Aha, i idzie za nami, patrzcie. Ale przymulony.
Dobrze, zobaczmy to zadanie w takim wypadku. Jak tutaj wygląda? Pokaż Bigasowi, że śmietniki mogą być świetnym źródłem pożywienia. Wzorowe znalezisko 5 razy. Okej. Nie wiem, co to jest wzorowe znalezisko, ale to w tym obrębie mamy tutaj tego wszystkiego szukać. Zastanawiam się, czy kolejny raz nie popełniłem jakiegoś błędu. Chyba, no tak, już pada. Ponieważ my te śmietniki żeśmy w okolicy opróżnili. My żeśmy tutaj te śmietniki opróżnili. No właśnie. No i teraz trzeba byłoby się lekko nakombinować. Tutaj mamy śmietnik zablokowany. My sobie staniemy tutaj. Niech on nie moknie. Ja też nie chciałbym moknąć, więc lepiej w ten sposób. Po co ja tutaj stanąłem? Bo chcę odblokować sobie śmietnik. Natomiast gościu, który tam będzie jarał, no to on się zaraz przyczepi, bo zablokowany śmietnik będziemy otwierać. Tak czy siak, ja chyba nie mam wyjścia, tylko muszę założyć coś innego zupełnie. Bo tutaj mam, no nie mam butów jedynie, nie mam butów jakichś takich na zmarnowanie. No cóż, nie można mieć wszystkiego. Gostek chyba tam nie chce wychodzić, więc sprawdźmy. Okej. I teraz tak, mamy śmietnik otwarty. Więc ja sobie szybko podmienię ciuchy. Mogę założyć nawet te dresy, wszystko jedno, pantofelki, czapkę zdjąć. I ogarniamy śmietnik. To jest łatwe. Dobra. No ale wzorowego znaleziska nie ma. Spróbujmy to średnie zrobić, zobaczmy. O! Okej, czyli to nie jest taki hop-siup, jakby się wydawało. Dobra. Troszeczkę przemokliśmy. Spróbujmy się ciut ogrzać i wysuszyć. Czy bym mógł tu napalić? No mam troszeczkę gazet. Mam te zdrabki takie już niepotrzebne zupełnie. Tam nic nie wygraliśmy tak naprawdę. No a jednak one się do palenia przydają i można się przy nich wysuszyć, można się przy nich ogrzać i no jest to dobry motyw. Strasznie mnie przeciążyło, no ale to wynika z tego, że po prostu nie mam tylu kieszeni w obecnej chwili. No już tutaj widzę, że śmierdzę. Także spoko. Spójrzmy sobie na mapę. Jesteśmy w ogóle poza zasięgiem, tak? Poza zasięgiem. Więc spróbujmy wejść w zasięg. No niestety po tym deszczu trzeba ganiać. Czyli dlatego może nie zaliczyło nam niczego, bo byliśmy właśnie poza zasięgiem. Sprawdźmy. Teraz nadal jesteśmy poza zasięgiem. A może gdzieś tutaj sobie podskoczymy. Tak, żeby się znaleźć w tym właśnie okręgu. Czy już byśmy byli? No jeszcze co prawda nie, więc skoczymy sobie może tędy. O, tutaj jest śmietnik, ale śmietnik jest zamknięty, niestety. Jesteśmy przeciążeni. Jeżeli jesteśmy przeciążeni, to stamina nam się nie odnawia i to jest niefajne. To jest niefajne. Zobaczmy, jak tu wygląda sytuacja. My już jesteśmy tutaj w tym okręgu. Tu zazwyczaj gdzieś tam zbir stoi. Dobra, grzebiemy. O, goździk znalazłem. Wspaniała sytuacja nastąpiła. Bo będziemy mieli dla tej pani krawcowej. No, jestem przemoknięty, wiem, trudno. Okej. Zerowe znalezisko, 1 z 5. Fajnie, bardzo, bardzo dobrze. To jest średnie. Dobra. Pusta puszka. No, nie wiem, czy to się opłacało w ogóle coś takiego tutaj ogarniać. To mamy łatwe, to łatwe możemy sobie zrobić na spokojnie. O! Obraz Zbawiciela można sprzedać, więc jest okej. Tutaj nic się nie stało. Tu nic nie znaleźliśmy. Jest nam zimno strasznie. Bardzo nam jest zimno. Oho, się chłopak zziajał.
Trzeba będzie się pilnie później gdzieś ogrzać i podejrzewam, że bez medykamentów lub jak jabłuszek to się nie obejdzie. Staram się to zrobić szybko. Tutaj nic się nie stało. Dobra, tutaj gdzieś to jakoś tak szybciutko spróbujmy zrobić. Bardzo dużo jest takich właśnie rzeczy, które nie są fajne. Dobra, mamy wzorowe znalezisko, tutaj śmietnik jest zamknięty. Teraz wypadałoby gdzieś skoczyć, słuchajcie, tak, żeby właśnie się ogrzać, bo już mi zdrowie leci w dół. Zaraz będziemy ostro chorzy. Tu nic. Jak rozumiem, to ten gościu chyba będzie ze mną łaził, póki nie zrealizujemy tego zadania, tak? Dobra. No i tutaj jeszcze mamy śmietnik. Nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Ja wiem, że ja na te wykrzykniki nie powinienem w ogóle tam najeżdżać, ale tak jak powiedziałem, nie obchodzi mnie to za bardzo. Dobra. Jesteśmy obaj przemoknięci, ale tam są jeszcze śmietniki, więc sobie tam podskoczymy. Niestety ja już biegać nie mogę. Jestem dosyć mocno przeciążony. Spróbujemy, zobaczmy, czy w ogóle jesteśmy w zasięgu. Jesteśmy w zasięgu, jesteśmy w tym obrębie, w którym powinniśmy być. Mamy dwa znaleziska z pięciu potrzebnych. Dobrze, no i jeszcze tutaj mamy. No, temperatura to już ostro spadła. No niestety, jeżeli jesteśmy przemoknięci, to o wiele bardziej odczuwamy zimno niż normalnie. Więc lepiej nie dopuszczać do takich sytuacji, ale tutaj no to już na potrzeby filmu. Proszę bardzo, mamy 4 z 5. Nie wiem, czy ten włam tutaj będzie... O. Czy będzie opłacalny? Zaraz się przekonamy. Ale mnie już zależy na czasie, żeby jak najszybciej to zrobić. O, mamy grzebień, słuchajcie. To jest średnie, to nie będziemy sobie tym głowy zawracać. To jest łatwe, możemy zrobić. Dobra, mamy kolejny obraz Zbawiciela, który będzie można później sprzedać. To jest łatwe, to też zróbmy sobie. Fajnie. No i niestety nic tutaj nam się nie udało ciekawego zdziałać. Dobra, zmieńmy sobie ciuchy szybciutko. Niech on się trochę tam ogrzeje. No i glany. Nie, kurtka dobra była, tylko buty. O, buty, o. I niech ta temperatura podskoczy, bo jest dokładnie zero. Jesteśmy jeszcze przemoknięci dodatkowo, więc to wcale nie jest fajne. Jak tam choroba? 19%. Czy my mamy jakieś tutaj... O, mamy jabłka. Tylko nie jestem do końca przekonany, czy warto byłoby je teraz zużywać. Słuchajcie, zrobimy w taki sposób. My tutaj z kolegą postoimy sobie w tej bramie. Może uda się trochę pożebrać. Zrobimy cięcie, no i jak to przestanie padać i gdzieś się wysuszymy, no wówczas do was po prostu wrócimy. Jesteśmy, znaczy ja jestem przemoczony, bo widzę, że na koledze to wrażenia w ogóle nie robi. Tutaj mamy jakiś taki duży śmietnik, gdzie jest szansa na znalezisko jakieś ciekawe. Tylko zobaczmy, czy jestem w zasięgu? Jestem w zasięgu. No to dobra, to skoro tak, to zmieńmy oczywiście sobie ciuchy na jakieś takie do grzebania. Zajmijmy czapę. No i ogarniamy temat, bo liczę na to i wierzę w to, że coś tutaj możemy znaleźć. No wytrychy zawsze się przydadzą. Więc to już dla mnie jest fajne, ale nie dla kolegi, bo kolega by chciał znalezisko. No, książka jakaś. No nie, no tutaj niestety nie znalazło się nic. Być może znajdzie się tu. Te małe śmietniki, one nie są fajne, ale czasami kryją niespodziewane rzeczy w związku z powyższym. Też je biorę tutaj pod uwagę. Przemarznięci jesteśmy strasznie. Na szybciutko to biorę. No tutaj nic. O, tam był jeszcze śmietnik. Ale skoczmy sobie może tutaj na górę. Oczywiście uważając na
na zbirów. Podejrzewam, że raczej w tych małych śmietnikach to niewiele znajdziemy, natomiast tych dużych to już brakuje. Coś tam się udało. Oj, powiem tak. Później trzeba się będzie ostro leczyć, naprawdę. Ostro się trzeba będzie leczyć. To jest łatwe, zróbmy sobie to. O, kurczę. Dobra, kawa. Dobra, to byśmy mieli. Jeszcze szukam dużych śmietników, bo wiecie, no. Więcej można wytargać. Oczywiście można się bardziej pokaleczyć, ale więcej można wytargać. Dobra. I tutaj nic się tam nie znaleźliśmy nic ciekawego. Dobra. Teraz tak, zobaczmy tutaj, czy tu będzie jakiś śmiecior? Jakiś duży? No tutaj jest jakiś duży śmietnik, ale no właśnie, on jest zamknięty. Tutaj też jest zamknięty śmietnik. Ten jest otwarty, ale w zasięgu? W zasięgu. No to spoko, to można spróbować, tylko znowu zmienimy sobie ciuchy. No niestety muszę tak robić, bo sami rozumiecie. Jeżeli nie, no to będę cały czas marzł. Miejmy nadzieję, że... Kiepsko się czujesz, no wcale się nie dziwię. Trzeba będzie dosyć mocno się podleczyć. Ale to wszystko przez tego Gamonia, bo sobie zażyczył, kurczę, żebym tutorial z grzebania po śmietnikach robić, no. Bo sam nie umiem. Brakuje mi dosłownie jednej sztuki. 67% zdrowia mamy. Dobra, możemy sobie tak, zjeść hambuksa. To trochę nam da do zdrowia. Możemy sobie obejrzeć pornolka. I możemy wypić... No co byśmy mogli wypić? Kawusię jakąś, nie? Tylko gdzie ja mam kawę? Za dużo tych rzeczy ze sobą targam. Patrzcie, 52 kawy i tak na dobrą sprawę to 90% tego jest od ludzi. Okej, okay, no tutaj 44% choroby, bardzo źle, bardzo, bardzo źle. Jeżeli bym zjadł jabłuszka, zaczynasz czuć parcie. Wszystko żeśmy zjedli. Tutaj herbatkę można... O, piękna sprawa, dobrze. Piękna sprawa, tylko 10%. Można by to jeszcze jakoś zbić. Z ziółek można robić herbatkę. Ale ja gdzieś miałem jakieś chyba medykamenty, albo się pomyliłem. Co to jest? Wizytówka. Zawiera wskazówki odnośnie skontaktowania się z męską prostytutką imieniem Kocur. może niekoniecznie. No dobrze. Jeszcze jakiegoś dużego śmieciora byśmy poszukali. Tutaj już jesteśmy prawie, że poza zasięgiem. No tutaj to już nic nie będzie. Ten się za mną szlaja jak cień. Tak naprawdę, to ja z prawdziwą przyjemnością bym się rozegliżował z tego wszystkiego, co tutaj targam ze sobą. Natomiast możemy skoczyć tutaj na dół. I właśnie pozbyć się tych wszystkich naszych rzeczy, które ze sobą nosimy. Bo nie ma to większego sensu. No i myślę, że ten gościu będzie tak za nami ganiał, póki nie zrobimy jeszcze tego jednego zadania. Jest nam zimno. No niestety. Trzeba się ogrzać. Jeszcze czujemy parcie, więc przydałoby się załatwić. Ale w pierwszej kolejności to wysuszenie się i ogrzanie się. To jest priorytet. Liczę jeszcze na to, że być może gdzieś jakieś jabłuszko bym tutaj na górze u chłopaków znalazł. Bo tam na górze jeszcze żeśmy nie byli dzisiaj i nie sprawdzaliśmy, co oni tam mają. Chyba, że sprawdzaliśmy, tylko moja skleroza już jest tak postępująca, że mi się zapomniało. Jak tu wygląda sytuacja? 66%, jeżeli chodzi o zdrowie.
bardzo niedobra sytuacja. Bardzo, bardzo zła, bym powiedział. No i trzeba się leczyć. Temperatura nam podskakuje. Bardzo dobrze. Jesteśmy już wysuszeni, tylko jeszcze się ogrzejemy tak na maksa. I dobra. I w porządku. Chodźmy na górę. Ten gościu za... Aha, ten gościu cały czas za nami lata. No okej, okay, on tak będzie biegał. Tak, czyli tutaj zadanie zaktualizowane. Otwierasz do butelek. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bo tutaj zdaje się Drax potrzebował. To jeszcze będziemy mogli Draxa ogarnąć. Mam jabłko. Tylko w tej chwili lepiej go nie jeść, bo dosyć duże parcie odczuwamy. Chodźmy do Draxa, bo to chyba on chciał otwierać. Tak jest. Jeszcze nic nie mam, ale... Aha, weź ten, nie jest mi potrzebny. Albo sprzedam... Nie, dobra, damy mu. Damy mu, bo... No, bo zaufanie żeśmy tutaj ogarnęli sobie. No, co prawda tylko dwa punkty, ale zawsze, zawsze coś. Wielkie dzięki, nie masz pojęcia, jak bardzo się cieszę. Nie ma za co. No i dobra, i bardzo dobrze. Pohandlujmy, zobaczmy, co on tutaj ma. Biblioteczkę bym chciał. Szafka na buty w dobrym stanie. Nie. Skrzypiąca szafa. Nie. Skrzypiący stolik nocy. Nie. Stary fotel. Może niekoniecznie. Skrzypiący stół. Wszystko skrzypiące, tak? No dobra. Idziemy, słuchajcie, do naszej dziury. Tutaj już żeśmy to wszystko ogarniali. Skoczymy do naszej dziury i... No i zostawimy niepotrzebne rzeczy, bo troszeczkę już tego za dużo mam. No i tak na dobrą sprawę to na dzień dzisiejszy to chyba będzie tyle zgrzebania w śmieciach, dlatego że musimy czekać na dzień kolejny, aby te śmieci się odnowiły. Także ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie o łapkach w górę, pamiętajcie o subskrypcjach. Sekcja komentarzy oczywiście, jak zawsze, należy do Was. I nie zapomnijcie rzucić Pabelluskowi czegoś na odchodne. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.